jesteśmy przed zespołem, budynkiem zespołu dzielnicowych w Dgowie, ale jak donoszą już media, niebawem będzie tu posterunek policji. Panie wójcie, proszę powiedzieć, kiedy może to nastąpić? Myślę, że za kilka miesięcy. Mam tutaj pismo komendanta powiatowego do komendanta wojewódzkiego, z którego wynika, że podjął decyzję. No, myślę, że komendant wojewódzki podtrzyma tą decyzję i policja po wielu latach wróci do Dygowa. Temat dla wszystkich mieszkańców gminy jest znany, bo jest taki bolesny. Do 2005 był posterunek policji, w 2005 został zlikwidowany. No, rzekomo miało być lepiej, tutaj wszyscy dawali szansę policji, że ten nowy system będzie się sprawdzał. Niestety, jak wiemy, policja w Ustroniu raczej zajmuje się Ustroniem i szczególnie w sezonie nasza gmina całe lata na tym, no, cierpiała po prostu na brak poczucia bezpieczeństwa i obniżenie tego bezpieczeństwa. Natomiast my walczymy o ten posterunek od wielu lat. Ja co roku występuję gdzieś albo na sesji Rady Powiatu, albo petycję składałem do komendanta właśnie powiatowego. W tym roku te petycje złożyliśmy i do komendanta powiatowego, i do wojewódzkiego, i do ministra spraw wewnętrznych, ponieważ bardzo się wsłuchujemy w to, co mówi rząd nasz. Pani premier Szydło przecież w exposé mówiła o tym bezpieczeństwie i z zapowiedzi obecnie rządzących, no, wynika jasno, że program jest taki, aby tą policję społeczeństwu przywrócić, w sensie, żeby bliżej obywatela był policjant i po prostu to poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w małych miejscowościach, było większe. No, do tego dochodzi to całe zamieszanie z Gościnem, no ale tutaj proszę nas nie posądzać, ani gminy Dgowo, ani wójta o to, że gdzieś tam jakieś knowania czynił, żeby z Gościna zabrać policjantów. Taka jest sytuacja lokalowa, nie nam w to wnikać. Jeśli trzeba, my policjantów z Gościna przyjmiemy, myślę na jakiś czas, bo to przecież miasto Gościno się rozwija, to pewnie kiedyś tam komisariat będzie może. Natomiast w końcówce marca mamy sesję i radnym przedstawię tutaj kosztorys, projekt takiej szybkiej adaptacji pomieszczeń wewnętrznych w drugim etapie dokończenia remontu już całego obiektu. Obiekt jest nasz, przejęliśmy go ze Skarbu Państwa od starosty chyba 2 lata temu już bodajże, także możemy śmiało dysponować i tutaj obiecuję, że ja ten moment wykorzystam i nie odpuszczę. W tym momencie, jak tutaj już mamy takie glejty i takie zapowiedzi, i taką wrzawę medialną, że policja do Dygowa wraca, to wróci. Taką mam nadzieję. Panie wójcie, proszę jeszcze powiedzieć a propos tych kosztów. Jakie kwoty to mogą być? W tej chwili pracujemy nad kosztorysami. Mamy już uchwalone pieniążki na remont dachu i części więźby dachowej, bo od tego trzeba było zacząć. To jest w okolicach 50 tysięcy i tu już będziemy zaraz kontraktować wykonawcę. Natomiast pozostałe koszty są obliczane. Ja myślę, że to wnętrze będzie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy, natomiast całe obejście, termomodernizacja, elewacja już w trzecim etapie. No, w sumie wszystko może się to zamknąć w okolicach 200-kilkudziesięciu tysięcy. Remont całościowy obiektu, który i tak byśmy musieli kiedyś zrobić i tak, bo jest to obiekt nasz i do wykorzystania, a w związku z tym, że tu zawsze policja była, to jak najbardziej ten obiekt ma temu służyć. A proszę powiedzieć, wyposażenie obiektu i samochody. Jak wygląda ta sytuacja?
No samochody policjanci mają, no też samorządy tutaj przecież dokładają się do tych samochodów, to też to jest takie, system jest żenujący po prostu, że policja państwowa nie ma środków na funkcjonowanie w 100%, to też myślę, że to władza się tym powinna zająć w pierwszej kolejności, żeby skończyć z tymi pielgrzymkami komendantów po gminach i dokładaniu przez gminy do samochodów. Na ten moment, z tego co wiem, to Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu jest wyposażona nieźle, natomiast wyposażenie takie ruchome, no to też tu po ich stronie, myślę, będzie, może z czymś tam się, powiedzmy, już w ramach remontu dołożymy, ale to są kwestie takie już bardzo szczegółowe do uzgodnienia z komendantem. A czy posterunek jest szansa, że będzie pracował całodobowo? Tego nie wiem, bo to zależy od konstrukcji tego posterunku. Czy to będzie właśnie międzygminny, czy też gminny, bo tutaj jeszcze są sprawy, powiedzmy, w toku. Nie wiem, tam w Gościnie jest sesja Rady Nadzwyczajna w tym temacie, więc może tam jeszcze jakieś będą ustalenia z policją. Trudno mi powiedzieć. Ja będę pilnował tego, że skoro tutaj najważniejsi decydenci z policji powiedzieli, że posterunek do Dygowa wróci, to ja będę pilnował tego, że ma wrócić. Natomiast co do godzin, no na pewno one będą korzystniejsze tutaj dla mieszkańców, dla nas wszystkich, niż to, co pan tutaj na początku przeczytał, ten cały, jak to się... Zespół dzielnicowych w Dygowie. Zespół dzielnicowych w Dygowie. Ciężko, przez tyle lat jeszcze tej nazwy się nie nauczyłem, bo tabliczka wisi, a dostępność tego dzielnicowego to jest, oczywiście była to, na tej zasadzie, że dzielnicowy pojawiał się tam, gdzie powinien, natomiast w sensie takim, jak to zawsze było, jak to powinno być, że obywatel coś się dzieje, wie, gdzie ma przyjść i zawsze może kogoś zastać. No takiej sytuacji już od lat w Dygowie nie było. Jeszcze jedno ostatnie pytanie muszę je panu zadać, bo ono na pewno się pojawi. Czy nie obawia się pan znowu powrotu głosów związanych z likwidacją Straży Gminnej? Na ten moment nie powinno się tych dwóch spraw łączyć, bo sam komendant wojewódzki mi powiedział, że dla niego żenująca jest taka sytuacja, gdy dostaje dwa podania od jednej gminy na biurko. Jedno o przywrócenie posterunku, a drugie zaopiniowanie likwidacji straży. U nas straż nigdy nie była strażą fotoradarową. Wykonywała szereg obowiązków, które są niezbędne do funkcjonowania gminy. Wszystko jest, to Rada powoływała na wniosek wójta w 2007 roku straż gminną i tu wszystko jest w rękach Rady również. Ja nie widzę w tej chwili nawet sensu stawiania takiego postulatu, bo to by mogło się obrócić przeciwko nam. Natomiast co pokaże przyszłość, tego nie wiem, no ale o co pan pytał? O straż i policję. No straż i policja mają współpracować. Każdy ma swoje obowiązki, panie redaktorze. I one są różne. Policjant nie będzie się zajmował psami w gminie, ani porządkiem. I chciałem powiedzieć, że ostatnio, jak komendant prezentował z dwóch lat pracę, zakres i efekty pracy Straży Gminnej w Dygowie, to radnym szczęki poopadały z wrażenia pozytywnego. Więc na dzisiaj chyba takiego postulatu nie będzie. Poza tym mówię, taktycznie byłby on wysoce niewskazany co do zamknięcia i rozstrzygnięcia sprawy policji. Dziękuję panie wójcie i trzymamy kciuki za powodzenie tego całej tej koncepcji. Tak jest, dziękuję bardzo i myślę, że się uda.